szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią, co chcą o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro smutno, a jeszcze przed miesiącem wesoło zieleń słońce, naprawdę żal. To tak jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Dlatego żal mi lata i ludzi. Urodziłem się 29 września 1919. Dwa i pół roku miałem, jak mi mama zmarła. Także tylko jeden fragment pamiętam swojej mamy. Jak ją odwozili do szpitala, to przez okno patrzyłem i więcej nie pamiętam nic o swojej mamie. Później ojciec drugi raz się ożenił. Macocha była, a z macochu wiadomo, tak jak w bajkach jest, tak rzeczywiście było. No, w 37 roku zapisałem się do Junackich Chłopców Pracy. To była taka wojskowa organizacja. Zostałem przyjęty i pojechaliśmy pracować, obecnie Białoruś jest. Wtedy szliśmy za Baranowicami w stronę ruskiej granicy pod Mińsk. Tam się budowali bunkry przeciwobronne. Tam gdzieś 10 czy 12 tych bunkrów żeśmy wybudowali. Tam wioska Załosie jest prawdopodobnie. Tam się Mickiewicz urodził, no ale to różne, tak, różne pogłoski są. Jedni mówią, że tam, inni w ogródku, inni jeszcze tam gdzieś indziej. No, w listopadzieśmy zakończyli tą pracę, wyjechaliśmy na Śląsk, do Ocha, bo tam ten batalion, drugi batalion miał siedzibę. Na wiosnę już nie jechaliśmy tam, tylko pojechaliśmy na Warta budować wały przeciwpowodziowe. A w 1938 roku, nie, w 1937 roku na jesieni złożyłem podanie do wojskowości w Puławach, a mieszkałem tam na Białorusi, ale wysłałem do Puław, bo tam stamtąd pochodzę. Tam złożyłem podanie o przyjęcie do wojska na ochotnika. Długi czas nic nie było, żadnej wiadomości. Bawić się chce. Nie było żadnej wiadomości, no ale w końcu tam, jakśmy budowali te wały obronne, te wały przeciwpowodziowe, dostałem wezwanie na komisję wojskową do Uniejowa. No, pojechałem na tę komisję, zbadali, przyjęli, zapytali, do jakiej formacji chcę, no, powiedziałem, do artylerii. No i skończyło się na razie na tym. Później no, wyjechałem do Poznania. W lutym dostałem wezwanie. Powołany zostałem do wojska, do 28 Pułku Artylerii Lekkiej,
który stacjonował w Zajezierzu koło Dęblina, po drugiej stronie Wisły. 15 pułk piechoty po prawej stronie Wisły mieszkał w Dęblinie, stacjonował, a 28 pułk artylerii po lewej stronie. Zgłosiłem się od razu do szkoły podoficerskiej. Zostałem przyjęty. Kończyłem tą szkołę gdzieś w czerwcu i zaraz wyjechaliśmy na poligon. To tam znów na Białorusi tam wyjechali. Pogoda była, upał okropny. Tam takie piachy były tam na tym poligonie, zmarzyło. Mieliśmy tam 2 miesiące być. Okazało się, że niecały miesiąc myśmy byli. Dowódca pułku dostał rozkaz, wracamy do tego. To już coraz bardziej sytuacja napięta się robiła. No i wróciliśmy do koszar. Coraz tam gazety żeśmy czytali, no bo telewizji wiadomo nie było. Radia też w pułku nie było, tam może któryś oficer miał radio w domu, ale w koszarach nie było radia. Tylko tyle co gazetyśmy czytali. No to coraz tam pisali, że tam gdzieś sabotaż jakiś był robiony przez 105 kolumnę. No i zaczęli warty rozstawiać po magazynach mobilizacyjnych. Te magazyny były rozrzucone wokół, po kilka kilometrów od koszar, w lasach. No ja tam raz byłem skierowany na taką wartę, magazyn mobilizacyjny broni. No też mi się to bardzo nie podobało, to tak jak gdzieś pomyślę, w lesie ten magazyn był w środku oświetlony. A ja jeden na taki obiekt jednego żołnierza postawili z karabinem. Tak. Na wartę. Wkoło las, chaszcze, krzaki takie. No już swobodnie ktoś mógł podejść i w czapę mi dać. Tak, tak. A broń albo wysadzić, albo zabrać. Innym razem znów miałem wartę w magazynie żywnościowym. Cała masa słoniny było w tym magazynie. Poukładane warstwami, posolona ta słonina. Cała masa tej słoniny w tych magazynach poukładane na półkach. Później już warta trzymała w koszarach. Na noc światło było wyłączone. Tylko tam w tych pełnych punktach przy dowództwie warta była. I tam przy magazynach. No 26 sierpnia w nocy alarm. Pobudka, wstawać i na plac wychodzić. No wszyscy wyszli na plac. Dowódca pułku, pułkownik dyplomowany Tadeusz Pasterlak. Krótko powiedział, że koniec z przepustkami. Urlopów absolutnie żadnych nie ma, nawet przepustek na miejscu tutaj nie ma. No i tam jeszcze coś tam powiedział i rozeszliśmy się do koszar. Jeszcześmy parę dni wyjeżdżali w dzień na ćwiczenia w teren, a 28 sierpnia załadowali się na pociąg i w drogę. W Dęblinieśmy się ładowali na pociąg. I nie pojechaliśmy do Warszawy najkrótszą drogą, tylko na Łuków, z Łukowa tam gdzieś na Małkinie, gdzieś tam po jakichś nocyśmy jechali, to nawet nie wiem, co za stacje się wbijali, bo człowiek się i zdrzymnął w pewnym momencie.
każdym razie przyjechaliśmy przed południem do Warszawy. Strasznie długośmy stali na stacjach, bo to pociągi jechały i jechały. Po południuśmy już byli w Łodzi. Znów staliśmy bardzo długo na stacji, na bocznicy. W końcu ruszyli. Ruszyli, ale to już był 29. 29 albo nie, 30. 30 sierpień już był. Ruszyliśmy, pojechali gdzieś na Pabianicę. Tam znów żeśmy stali. W każdym razie 31 ruszyliśmy. I za Łaskiem na jakiejś stacji, już nie pamiętam jaka to była stacja, w każdym razie w prawo się tam skręcili. Rozładowaliśmy się na tej stacji i pieszo. Okazało się, żeśmy poszli w kierunku Wielunia. Ciemno już było, żeśmy doszli do takiego lasu. W tym lesieśmy się zatrzymali na noc. A rano o godzinie 4 z minutami samoloty zbombardowały Wieluń. A my nawet żeśmy stanowisk bojowych nie zajęli. Tylko tak jakśmy przyjechali do lasu, takśmy stali w tym lesie. Później rano samoloty zaczęły zwiadowce niemieckie latać nad okolicą. A tam armia Łódź była. Nasz pułk jako 28 dywizja wchodził w tą armię Łódź. To tam był 72 pułk z Radomia, 15 pułk z Dęblina piechoty, 36 pułk piechoty z Warszawy. No i nasz pułk 28 to była dywizja 28. No i tam na drugi dzień dopiero zaczęli kombinować. Poprowadzili nas z tego lasu w pole. Stała taka grusza dzika w polu, rozłożysta. No to kazali nam tam zainstalować centralę, bo ja byłem w łączności. Wykopaliśmy dół taki ogromny i zainstalowaliśmy tą centralę. Pociągnęli się do dowódcy pułku, pociągnęli się na punkt obserwacyjny do dowódcy dywizjonu. A samoloty cały czas krążyły. Cały czas samoloty te zwiadowce krążyły. Oni robili zdjęcia, obserwowali gdzie co jest. W pewnym momencie zaczęli ostrzeliwać ten teren. No jak strzelali, to te kable granaty porwały. Trzeba było łączność naprawiać. No to się szło polem i za kabel od centrali i potem kablu gdzieś przerwany. No jak się znalazło ten następny koniec, który przerwany, połączyło się. Sprawdziło się, czy dowódca dywizjonu ma połączenie. No w porządku. Inny znów w stronę dowódcy pułku szedł i te kable reperował. No tak do wieczora. Wieczór spokój był, a nad ranem zaczęli ostrzeliwać artyleria. Strzelała artyleria. Nasza tam odpowiadała, ale to strasznie słabo to im szło, strasznie słabo. W każdym bądź razie do wieczora żeśmy wytrzymali. Wieczór już się zmrok zrobił
i zaczął się ostrzał z artylerii. I to tak walili, zaczęła piechota się wycofywać. Jak się piechota zaczęła wycofywać, dostaliśmy wiadomość, że mamy się zbierać też następne miejsce za Widawką, za rzeka Widawka. Za tą rzeką Widawką mieliśmy się tam zebrać. No i tamśmy się zebrali znów, żeśmy 2 czy 3 dni tam nad tą Widawką pili. Dokąd znów Niemcy nie podeszli, podeszli bardzo blisko i znów ostrzał z artylerii, porozbijali wszystko. No to najpierw tam tą centralę o nas, a przy tej centrali był telefonista, ten telefonista zginął przy tej centrali, bo tam akurat granat artyleryjski walnął w tą centralę. No i w końcu mieliśmy wóz, 2 konie i na tym wozie sprzęt telefoniczny. Na 3 dali nam 1 karabin. 1 karabin dali na 3. Niemiecki żołnierz miał hełm, miał maskę, miał tą saperkę, opadkę, miał maskę, a u nas nic. Nawet tej opadki, tej saperki, niedaleko na tym wozie, gdzie sprzęt telefoniczny, szpadel był do kopania, no, tak jak mówiłem, ten dół wykopaliśmy, żeby zainstalować tą centralę. I już tam na to Widawku, jak się tam byli, tak widocznie granat walnął w tą furmankę, gdzieśmy tam, no to 2 konie były i woźnica i sprzęt telefoniczny. I jużśmy nie mieli nic, nie mieliśmy sprzętu, nic, tylko aby aparat telefoniczny miałem przy sobie. Na korbkę taki aparat. No i już jak stamtąd, z nadwidawki, jak już piechota zaczęła się wycofywać, a to tak bezładnie, bezładnie, na hura. No i w kierunku Łodzi zaczęli się wycofywać. Przeszliśmy ulicą Piotrowską, Łódź. Weszliśmy na drogę w kierunku Warszawy, miejscowość Brzeziny. To już noc była. I zaczęli strzelać z budynku, z okien, z pięter do nas, do całej kolumny. To kolumna artyleria i lekka, i ciężka artyleria, i piechota, i cywile się wycofywali z wozami, nawet krowy z sobą pędzili. A ten ostrzał to był z tej 5. kolumny, tam mieszkali, no, to mieszkali w okolicach Łodzi osadnicy niemieccy. Tak. A niby oni tak byli w porządku, w czasie spokoju, a później pokazali, co potrafił. Musieliśmy się wycofać. No i teraz proszę sobie wyobrazić, taka kolumna ogromna, jak się cofnąć. Furmankami jest zastawiona, zapchana ulica, droga, artyleria, lekka, ciężka, ułani. No i kto wie jeszcze co, no co, ale jednak się cofnęło to wszystko do drogi, która prowadziła do Łowic. No i poszliśmy w kierunku Łowica. Rano się dotarli do Łowica, Łowicz był zbombardowany, spalony był i w kierunku Warszawy. Już od samego rana bombowce nad drogami, gdzie wojsko wycofywało się, walili bomby, rzucali bomby. I z karabinów maszynowych ostrzeliwali wojsko, cywilów, wszystkich. Cała masa zabitych ludzi po drodze leżała. No i tak dotarłem do Warszawy.
nie wiem, ile nas tam było. Jedna kompania, może więcej. No dowódca, który tam był, jakiś porucznik chyba, powiedział, że mamy rano się zbiórkę na Pradze. No ja miałam siostrę w Warszawie. Poszedłem do siostry, zostawiłem tą swoją grupę, poszedłem do siostry. Przenocowałem tam rano, już o 4 godzinie wstałem i poszedłem na tą zbiórkę na Pragę. Tam żeśmy się zebrali w pewnym miejscu i zalatywał do nas zapach pieczonego chleba. A jakśmy wyjeżdżali, to dali nam suchy prowiant. 3 chyba paczki takich sucharów wojskowych. To wszystko. Później przez te resztę dni kuchni nie widziałem. Nie tylko ja, ale nikt nie widział kuchni. To było tak, jak śpiewał ten Franek... Dolas. Golas. Goła. Dolas. No. Za pierwszy rozpętał drugą wojnę światową. No i tak na Pradze żandarmeria kierowała jednych na wschód, innych do twierdzy w Modlinie. Nas skierowali na wschód. Zbiórka miała być w Garwolinie. No dotarliśmy przed wieczorem do tego Garwolina. Garwolin też był zniszczony, trupów pełno na ulicy. Kościół tam był po prawej stronie, jak się wyszli, to przed tym kościołem cała masa trupów leżała poukładana tak, jeden obok drugiego. Zaszliśmy do koszar, tam pułk ułanów stacjonował. Zaszliśmy do koszar, tam żeśmy przenocowali w tych koszarach i rano znów wstaliśmy i rozkaz w kierunku Lublina. Zbiórka w Rykach, koło cmentarza, tam był taki park, drzewa rosły wysokie, było to zasłonięte wszystko, no niby tamśmy zebrali się. Jeszcze żeśmy dobrze się nie uformowali, już samoloty przyleciały i zaczęli bombardować. No jak samoloty odleciały, no to my znów kolumna się uformowała i w kierunku Lublina. Ale tam niedaleko droga skręcała na Kock. Skręciliśmy w tą drogę na Kock. Uszliśmy kawałek, żandarmeria stop. Nie możecie tam iść, tam już jest tak zapchane wojskiem, że nie ma, nie możecie tam wejść, wracać się i w kierunku na Lublin. A było powiedziane, żeby się kierować na Lublin i z Lublina gdzieś tam na drogę do Rumunii, żebyśmy się dostali. No i poszliśmy w kierunku Lublina, zostawiliśmy Lublin po prawej stronie. Doszliśmy pod hełm, tam te armaty wyciągnęli na tą górę, bo taka dosyć wysoka góra była. Wyciągnęli polną drogę, to bardzo ciężko było, bo polna droga była do chłopskich wozów, tak, wozka, no a rozstaw osi armat był dużo szerszy. Było bardzo ciężko, te koniki ciągnęły, myśmy pomagali pchać te armaty. Wyjechaliśmy na tą górkę. W lesie tam zajęliśmy stanowiska. Jakiś oficer krzyczy, żeby okopywać się. No okopuj się, jak mówiłem. Tak, bez saperek. Bez saperki, saperki nie dali. A tam kilof był potrzebny, bo tam taki żwir był, taka twarda ziemia była. Skała, głębiej skała była. No i nikt się nie okopał. Do rana żeśmy tam przesiedzieli w tym lesie,
rano rozkaz, wycofujemy się. Wycofaliśmy się na dół i w kierunku Zamościa. Podchodziliśmy pod Zamość. Pole przed nami takie było, puste, a w oddali las był. No i porucznik mówi, w kierunku tego lasu idziemy po tym polu. Byliśmy może 100-200 metrów od tego lasu, zostaliśmy ostrzelani. Bo tam była droga, nie wiem, czy to był tor kolejowy, czy to była szosa, bo dokładnie nie wiadomo, bo to był taki nasyp dosyć wysoki, a myśmy byli niżej. No i za tego zasypu, za tej drogi, zostaliśmy ostrzelani. No ale dostaliśmy się do lasu. Dostaliśmy się do lasu, tam w lesie spotkaliśmy kilku ułanów na koniach. Jeden miał twarz tak z haratanu, prawdopodobnie kula go trafiła tutaj, albo granat, nie wiem, bo całą twarz miał rozwaloną, ale na koniu się trzymał. Amunicjiśmy nie mieli. Amunicję jak nam dali, to się okazało zaraz pierwszego dnia pod Wieluniem, że jest przeterminowana. Bo jak na szkoleniu uczyli nas, że w razie samolot gdzie leciał, to cały pluton może strzelać do tego samolotu, to można go trafić i coś tam uszkodzić. Nikomu żaden nabój nie wypalił. A tych nabojów dali nam po 5 ładownic. 5 naboi było w ładownicy. No to naboi na ścieżkę. No i w tym lesie przeszliśmy przez ten las, wyszliśmy na drogę. Okazało się, że to droga w kierunku Zamościa. Uszliśmy kawałek, wyszli Niemcy, otoczyli nas, broń zabrali i poprowadzili nas w kierunku Zamościa. Podeszliśmy w pobliżu Zamościa, tam na polu drutami kolczastymi ogrodzony był plac i tam już żołnierze za tymi drutami siedzieli. Nas wprowadzili też tam. To była gdzieś godzina 10. No, około 11, wpół do 12 może wyprowadzili nas z tego ogrodzenia i do Zamościa. Na terenie Zamościa zatrzymaliśmy się na rynku, prawdopodobnie to był rynek, bo tu plac taki obszerny. Niemcy powiedzieli, oficer niemiecki powiedział, że możemy pójść po mieszkaniach i prosić o jedzenie, bo oni nam jeść nie dadzą, bo oni nie mają dla nas jedzenia. Oni mają dla swoich. No niektórzy poszli. Ja nie poszedłem. Nie poszedłem, chociaż zaświtała mi taka myśl, że może by pójść i czmychnąć. Ale nie. Bo to w mundurze to jednak jak daleko człowiek ujdzie? Wszędzie wojsko było niemieckie. No jak nie tu, no to gdzieś indziej by złapali. No po jakiejś godzinie, może po dwóch z biurka poprzychodzili. Na pewno nie wszyscy przyszli. Ale tam takie jeszcze bałagan był, jeszcze to nie było zorganizowane tak, jak to Niemcy lubieli zorganizować sobie pracę. Nie było zorganizowane, nie, na pewno nie wiedzieli, ilu mają tych żołnierzy, no po rusku plenne, niewolnicy po prostu. No i poszliśmy z tego Zamościa. Poszliśmy w kierunku Strzembrzeszyna. Tam jest cukrownia w tym Strzembrzeszynie. Doszliśmy już na wieczór, ciemno się już robiło. Wprowadzili nas na teren tej cukrowni. Wartownika postawili w bramie, a nas na plac.
Tam żadnego, do żadnego budynku nie wprowadzali, bo cukrownia pracowała. Ludzie miejscowi pracowali w tej cukrowni. Tylko postawili na placu. Plac był ogrodzony siatką drucianą. I powiedzieli... Uciekłem z niewoli. Jestem przebrany. Pokazała mi, że spodnie mam wojskowe, pod spodem buty wojskowe. Tylko się przebrałem i uciekłem z niewoli. Czy by mogła mnie pani przenocować? A deszcz zaczął padać. No tak, proszę bardzo. Wprowadziła mnie do mieszkania. Jak wszedłem do mieszkania, to tak na szafie czapka oficerska leżała. Żona oficera. Ale ten oficer nie pokazał się, no bo to już trzeba się było bać, bo nie wiadomo, kto przychodzi. To można różne rzeczy opowiadać, różne bajki można opowiadać. Więc nie widziałem tego oficera, tylko tyle, że założyłem, że czapka porucznik albo kapitan był. No i tam w jednym pomieszczeniu przyniosła snopek słomy, rozłożyła to. Tak jakiś koc mi dała do przykrycia się, przenocowałem się, rano stałem, podziękowałem i poszedłem. No i szedłem kawałek drogi i spotkałem się znów z tymi kumplami. Oni byli z 72 pułku z Radomia. Byliśmy razem pod Wieluniem. Oni w piechocie byli, a ja w artylerii. No i ja mówię, idziemy teraz do mojego domu. A ja mieszkałem pod Kazimierzem Dolnym nad Wisłą. Jest ochotnica, 2 kilometry od Kazimierza. No i żeśmy sobie poszli po cywilnemu. Nikt nas nie zaczepiał nigdzie. Doszliśmy do tej mojej wioski. Przyszliśmy do mnie do domu. Okazało się, że brat mój też był tam pod Wieluniem, bo on w 15 pułku piechoty był, tylko wcześniej się dostał do niewoli i prowadzili go tą drogą właśnie z Lublina na Łańczów i przez tą wioskę, w której mieszkał. I parę budynków przed swoim domem, czmychnął w podwórko do sąsiadów i po ogródkach, bo tam ogródki mieli ludzie, po ogródkach z tyłu tam do swojego domu doszedł. Tak zakończył.